Justyna Jary teraz z nami w naszym festiwalowym studiu, również debiutantka, ale chyba to określenie także przy tobie no, nie za bardzo pasuje. Na pewno debiutantka w Opolu, więc tutaj jak najbardziej słuszne jest to określenie, ale faktycznie ze sceną już się znamy parę ładnych lat i bardzo się lubimy, mam nadzieję. Z tego, co widziałam na próbach, to ty rozpoczynasz ten koncert? Tak, to ja. Pamiętajcie, włączcie, bądźcie punktualnie, debiuty przed 23, kibicujcie i bądźcie, bo zaczynam, otwieram. Reżyser mówił, że to tak naprawdę od twojej energii będzie zależało to, co się będzie dalej działo. O nie. Nie uciekaj. Tak, na pewno wiem, że dużo ode mnie zależy, wiem, że bardzo, bardzo dużo chcę z siebie dać, więc mam nadzieję, że sprostam wszystkim oczekiwaniom i że tak naprawdę rozruszam amfiteatr i że Państwo będą ze mną śpiewać, więc proszę już zobaczyć na YouTubie piosenkę, posłuchać, nauczyć się słów, zaśpiewamy razem i wszystko będzie dobrze. A taki też jest Twój kawałek. On powstał w 100% dzięki Tobie, czy dzięki współpracy także z innymi muzykami? Tekst jest w 100% mój, natomiast muzykę stworzyłam razem z Tomkiem Waldowskim, super cudownym producentem i muzykiem. Zatem usłyszymy już ten utwór już w piątek. Tak, już bardzo, bardzo niedługo. Zapraszam. Życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo, Justyna Jary. Nie dziękuję, ale trzymajcie kciuki. Sponsorami studia festiwalowego są Maćkowiak Okna i Drzwi, www.mokna.pl. Sentium, praca dla opiekunów osób starszych w Niemczech.